Siema, siema. Sobota, piękny dzień, już jest cieplutko. Bierzemy się za tą łowiewkę zgodnie z tym, z planem. Trzeba ją postawić bardziej pionowo, zlikwidować ten tutaj szczelubę, żeby to tak szpetnie nie wyglądało. Przy okazji tak sobie podumałem, że żeby nie robić z siebie czereśniaka, trzeba by było to chyba pomalować na czarno. Ale to już chyba nam markety budowlane pozamykali. Także przy okazji najbliższej. Mówisz, Krzysiu, że nie postawimy jej, nie dopasujemy tutaj. Patrz, mamy taki dopasowywacz. Taki. Jak tym dopasowywaczem nie dopasujemy, to mamy taki dopasowywacz też. A jak tym dopasowywaczem nie dopasujemy tej owiewki, to mam taki dopasowywacz. I którym dopasujemy na pewno. Także będzie stała jak ta, jak dla młodego rano. O, i kurczę, bierzemy się za to. Film będzie chyba składany z kilku części, także w tym jakimś tam programie, także będą po bokach szczelubki. O, kurczę blade, bierzemy się. Mówicie, że zasłania ten prędkościomierz? Być może zasłania. Nie jest to jakiś szybki motor, ale coś tam pewnie się nagina. Zresztą on i tak przekłamuje to, co tam na niego patrzeć. No, GPS-a jakby ten z goglami, to by wiedział, ile jeździ. Zresztą samochody też przekłamują. Także nie ma tam o czym gadać na razie. No, przypomniało mi się, patrzyłem wczoraj, że zamówiłem jeszcze ten chlopaczek tutaj taki. Chyba 12 centymetrowy, ale zeszpeci mi cały wygląd. Będzie szpetnie to wyglądać, ale trzeba poświęcić chwilę na czyszczenie tutaj tej główki, całego trzymania silnika. Strasznie zarzuca, albo nie jeździć po mokrym. Luzu na tym, luzu na gazie tutaj prawie nie ma. Co tam mówicie? Pokręciłem kółeczek sporo, więcej jak WS-ko na egzaminie, jak robiłem A. Także... Ejka się wyostrzy. O, ładnie stoi, na zakrętach nie podciąga. Także jest gitesik. Czeki nadal się nie wywalają, co mnie bardzo cieszy. I tak poza tym, podczas wczorajszej jazdy zaobserwowałem jedną rzecz. Widziałem na internetach, chłopaki sobie to robią fajnie. Muszę tutaj te siedzenie trochę obniżyć, tak. O tutaj, nic nie będę żadnego koloru zmieniał, tylko tą gąbkę trzeba wyciąć i takerem jeszcze raz to pozaczepiać, bo to jest normalnie, patrzyłem, takerem pozaczepiane. Wyciąć nożem gąbeczkę, może więcej i dać trochę większą na wierzch i naciągnąć to jeszcze raz, po prostu, po swojemu. Ale to na zimę chyba robota dopiero. W tym sezonie pojeździmy, może się wygniecie. Jak kto ma jakie duże przebiegi, to niech powie, czy to się wygniata, czy jest cały czas takie twarde. Znaczy nie jest twarde, tylko jest wysokie, o tak to ujmę, bo twardość nie jest zła, ale jest wysoko. Leczko niżej by mi się przydało. A tak poza tym same superlatywy. Robię to owiewkę, jadę się przebierać do domu i lecę w trasę. Kamerka widzę, nawet nieźle nagrywa. Tylko pętle mi robi minutowe, nie wiem czemu. Muszę przestawić, żeby choć po 5 minut, bo nie chce mi się tych filmów miliony. Z wczorajszego dnia to mi wyszło, kurczę, 37 filmów. Nie będę przecież każdego ściągał i oglądał. Muszę zobaczyć tak, żeby 5-minutowe dało się tam ustawić. Wydawało mi się, że to ustawiałem, ale chyba nie, skoro po minucie wchodzą. Także fajny motor. Fajny motor, laski się oglądają, tak jak mówiłem. Widzę i w niektórych tych, co przychodzą mężczyźni, delikatne takie spojrzenie zazdrosne, że się leci. Wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest. Miałem kupować w ogóle RCR-a Rometa, ale po zsumowaniu wszystkiego, moich planów podług niego, bo chciałem go zrobić sobie też na czarno-czerwono oczywiście, wyszło mi prawie 15 tysięcy. A 15 tysięcy to już zaczynamy niebezpiecznie zbliżać się do ceny Hyundai'a Santa Fe. Bo coś mi takiego żona właśnie sobie nadumała, żeby coś takiego kupić i po prostu nie dostałem od księgowej, czyli od żony, pozwolenia na zakup droższego.
Jestem twardzielem w ogóle, także jak jadę na zlot motocyklowy, to muszę się spytać żony, nie? Także wiecie, jak to jest. Kto ma żonę, to wie, o czym mówię. Także trzeba do kompromisów. I doszliśmy właśnie z moją ślubną do porozumienia, że o taki motorek jest ok. I wszyscy są zadowoleni. Ja jestem zadowolony, bo jeżdżę. Żona jest zadowolona, bo za dużo pieniędzy nie wydaliśmy. Także mi się podoba osobiście. Klasyczna sylwetka, WS-ka, jak to ktoś tam pisał. Prawie jak WS-ka, z trochę lepszym silnikiem. Miałem kiedyś kolegę takiego, Mariusza H., nie będę nazwiska mówił, szanowany biznesmen dzisiaj w moim mieście, który WS-ko trójką, tylko trzecim biegiem, przez rów meliolacyjny, czterometrowy, przeskoczył, uciekł milicji. Jeszcze milicja nysko go goniła. I przez rów czterometrowy, wierzchu miał 4 metry, uciekł WS-ko trójko. Tylko trzeci bieg miała ta WS-ka. Do dziś dnia całe osiedle pamięta ten wyczyn. Ale z tego było śmiechu, że on się nie zabił wtedy w tym rowie tą WS-ką. Szok normalnie. Także Maniek H. Ale leciał. Oj, cuda były kiedyś. Długo by opowiadać. Ale chyba część ludzi, którzy obserwują tutaj ten kanał, lubi te historie motocyklowe. Nie wiem właśnie, czy nazwy nie zmienić na historie motocyklowe. I trochę wam poopowiadać tych bajek z mojego życia. Takie dosyć ciekawe było. Film jakiś by tam już nakręcił. Niekoniecznie dla dzieci. Raczej na pewno nie dla dzieci. Ale... Na razie się powstrzymam, póki córce się nie znudzi, bo chyba też to obserwuję, to nie będę bardzo tam się wynaturzał tutaj. Także robimy tą łowiewkę. Opuszczamy ją, stawiamy do pionu i kurczę blade, zobaczymy jaki będzie efekt finalny tutaj. Jak się dopasuje, to się dopasuje, nie to nie. To będzie tak jak ten. Tak jak się dopasuje. O, dobra, trzymaj ta się chłopie.